Już wkrótce na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa rozpocznie studia 20 studentów z Chin. Czwartek, 29 listopada, list intencyjny w tej sprawie podpisali Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Xing Baojin, rektor Politechniki w Liaoning. Współpraca z Politechniką rozpoczęła się jeszcze przed wakacjami. Władze Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa bywają częstymi gośćmi w Chinach. Władze Wydziału i pracownicy, profesorowie Wydziału często Chiny odwiedzają. Jeździmy tam z wykładami w różnych uniwersytetach i ta wieść o naszym uniwersytecie i też o naszej geodezji po Chinach się rozpowszechnia. Władze Wydziału Politechniki w Liaoning otrzymały dotacje na umiędzynarodowienie swoich studiów i polecają swoim studentom studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studenci z Chin będą studiowali na kierunku uruchomionym w lutym i sfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszych studentów mamy, no głównie z Polski, ale też mieliśmy już jednego studenta z Chin. Wykorzystamy ten istniejący kierunek do kształcenia Chińczyków. To oczywiście podniesie nam wskaźnik międzynarodowienia, także otwierze nam drogę do wysłania i naszych studentów do Chin na studia. Chińczycy tutaj mają szeroki wachlarz stypendiów i tych studentów naszych zamierzają też wspierać. No ale też ja jako dziekan liczę na wymianę też kadry naukowej. Obecnie władze wydziału pracują nad wspólną uznawalnością dyplomów. W Polsce, jak wiemy, obowiązuje system boloński, którego ja jestem do końca zwolennikiem, szczególnie to, że dość krótki mamy ten okres studiów magisterskich. Jeśli chodzi o nasz wydział, studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, drugiego stopnia 3 semestry. W Chinach pierwszy stopień trwa 8 semestrów, to nie jest duża różnica. No, drugi trwa od 4 do 6 semestrów, tak podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Oni mają bardziej taki amerykański system. Ale tutaj już porozumiewamy się, dopinamy jakby szczegóły programu, żeby była uznawalność dyplomów wzajemna. Współpraca z Politechniką w Liaoning to nie jedyna oferta z Chin złożona Wydziałowi Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Władze Wydziału liczą na podpisanie porozumień z uniwersytetami w Nanjing oraz Tongji w Szanghaju. Rozmowy trwają.